masz świadomość W XXI wieku Kazachstan odgrywa kluczową rolę w tworzeniu tak zwanego nowego jedwabnego szlaku. Eksperci obliczyli, że dzisiaj w roku 30-lecia niepodległości Kazachstanu na Kraj ten przypada 70% rządowego ruchu tranzytowego z Chin do Europy i odwrotnie. Przez terytorium Kazachstanu przebiega pięć szlaków kolejowych i 6 międzynarodowych szlaków samochodowych, które łączą Chiny i inne kraje azjatyckie z Europą i Bliskim Wschodem. Dzięki temu towary do Europy z Chin przez Kazachstan i z powrotem można dostarczać w ciągu 15 dni, podczas gdy transport morski trwa od dwóch do trzech razy dłużej. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek audycji Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Przeczytałem Państwu wypowiedź z, z ubiegłego roku, z 2021, ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnika Republiki Kazachstanu w Rzeczpospolitej Polskiej, pana Alima Kira no i ona jest takim wprowadzeniem do e, tematu dzisiejszego. E, naszym państwa i moim gościem jest dzisiaj e, Michał Lubina, doktor habilitowany nauk społecznych, Adium w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Autor wielu książek, w tym bestsellera naukowego Niedźwiedź w cieniu Smoka, Rosja, Chiny 1991-2014. E, dzień dobry, Michale. Dzień dobry, Rafale. Dzień dobry państwu. E, Michale, co się dzieje w Kazachstanie? Może zanim odpowiem na to pytanie, to nawiążę do tego przeczytanego wystąpienia ambasadora, dlatego że um, ona jest niezwykle charakterystyczna dla pewnej wizji Kazachstanu, jaka panuje, czy jest bardzo popularna u nas, może nie tylko Kazachstanu, ale w ogóle Azji Środkowej jako bardzo ważnego miejsca na świecie. Ja też kiedyś wierzyłem w te wszystkie opowieści o Nowym Jedwabnym Szlaku, jakie to przełomowe, jak to odwróci odkrycia geograficzne, nawet jakieś teksty popełniałem na ten temat, no ale. Jakby chcąc sprawdzić, jak to wygląda, pojechałem tam sobie i pamiętam bardzo dobrze rok 2017, kiedy przekraczałem granicę kazachsko-chińską, czy odwrotnie, właściwie chińsko-kazachską, dlatego że wjeżdżałem z Xinjiangu w Chinach, w Chorgos. Tam jest specjalna strefa ekonomiczna, suchy port. No i rzeczywiście po chińskiej stronie wygląda to całkiem nieźle. To znaczy, no, prezentuje się to w miarę, w miarę ciekawie, może daleko temu do przejść granicznych między Shenzhen a, a Hongkongiem, czy Zhuhai czy a Makao, to absolutnie nie ta skala, no ale, ale jakby widać, że się coś dzieje. Natomiast jak się przekracza granicę do Kazachstanu, no to zaczyna się rzecz, która jest niezwykle charakterystyczna dla tego kraju, a mianowicie jedna wielka pustka. Kazachstan jest krajem stepów. I, I po tej kazachskiej stronie, czyli stepów, półstepów i innych obszarów pustych. Pamiętam, jak kiedyś jechałem nad Morze, nad morze Aralskie i no, jechałem trzy doby i widziałem same stepy. To naprawdę można, można dostać jakiejś depresji od tego. W każdym, razie, w każdym razie, jak się przekracza tą granicę, to po chińskiej stronie jest właśnie całkiem, całkiem dużo, dużo ty, 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 wszelakich interesów. Widać ruch. Natomiast po kazachskiej stronie jest pustka. I, to, i te wszystkie drogi, te, 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 te linie kolejowe, autostrady i tak dalej, one owszem przecinają Kazachstan. Natomiast Kazachstan nie jest hubem gospodarczym. To znaczy to po prostu jest miejsce na mapie, przez który płynie, płynie ten handel, ale niewiele zostaje na miejscu. To znaczy nie że nic nie zostaje, bo oczywiście to coś zostaje. Natomiast absolutnie nie jest to żaden hub, który by powodował, że że Kazachstan jest jakiś super istotny. Oczywiście położenie geograficzne jest ważne. Chiny to doskonale wiedzą. Mamy gazociągi z Turkmenistanu idące przez Uzbekistan i Turkmenistan. Mamy teraz Yeah, that's how it. Nowy jedwabny szlak, który wcale taki nowy nie jest, dlatego że, że oni to ogłaszali i budowali na długo wcześniej, zanim Si to ogłosił. No ale tak na dobrą sprawę, to Kazachstan jest wyłącznie państwem tranzytowym, czy może nie wyłącznie, ale przewa... no, jakby głównie państwem tranzytowym. To nie jest miejsce, które jest jakąś, jakąś osobną, osobnym źródłem siły czy, 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 czy punktem cywilizacyjnym. No więc tym niemniej to korzysta na tym, że przez niego te, 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 te trasy, Wiodą, chociaż... Tak, na dobrą sprawę, to po prostu są to najczęściej drogi w stepie albo, albo koleje w wstepie. No i no więc to jest pierwsza uwaga, którą mam. Druga jest taka, że Kazachstan miał dużo szczęścia po roku 1991, dlatego że w czasach sowieckich to nie Kazachstan był najbogatszym republiką środkowoazjatycką, tylko Uzbekistan. A potem jak się, jak się Związek Radziecki rozpadł, no i Kazachstan, podobnie jak inne republiki środkowoazjatyckie uzyskał. Niepodległość, zresztą nie chciał tej niepodległości, na dobrą sprawę, mało kto w regionie chciał się uniezależnić od Związku Radzieckiego. Tam, ten, ten okres radziecki jest raczej dobrze wspominany, może niejednoznacznie, ale jednak przeważają pozytywy w regionie. No to Kazachstan zyskał na tym, że ceny za surowce stały się światowe, no i dzięki temu był w stanie przeprowadzić modernizację i przez długie trzy dekady był uznawany za nie tylko najbogatsze państwo, i to słusznie, re region, ale też za najbardziej stabilny. No i po tym długim no trochę chyba za długim wstępie yy, chciałem przejść do rzeczy do tego co się dzieje. Otóż na początku stycznia konkretnie zaczął się 2 stycznia. Ten wizerunek Kazachstanu jako, jako stabilnego kraju, zamożnego jak na region. Aha, bo jeszcze jedno muszę tutaj dodać, że to takie nasze przekonanie o tym, że Azja Środkowa jest niezwykle ważna jest też, jest też w dużej mierze iluzją, dlatego że Azja Środkowa to ważna w historii świata, była ostatnim razem za Tamerlana. No i od tego czasu jest poważnym zaściankiem. Ona jest oczywiście bardzo ciekawa turystycznie. Jak się da, znowu da jeździć, to polecam tam pojechać do tych wszystkich krajów. Ja byłem, nie byłem tylko w w Tadżykistanie, więc, więc ale w pozostałych tak i, i zdecydowanie polecam, każdy z innych powodów. Natomiast, natomiast no jest to zasadniczo region absolutnie peryferyjny dla świata, nieszczególnie istotny. Jego znaczenie trochę wzrosło w związku z Nowym Jedwabnym Szakiem, ale znowu nie aż tak, żeby to, żeby to było jakoś super istotne. Są ważniejsze miejsca na, na mapie świata. Natomiast no w tym peryferyjnym regionie Azji Środkowej, dość biednym jakby nie spojrzeć, odciętym od morza, Leżącym daleko od, od najważniejszych szlaków handlowych, i nowy jedwabny szlak tego nie zmieni przez najbliższy czas, dlatego że dalej handel morski będzie najważniejszy. Oczywiście teraz, na skutek pandemii, ten nowy jedwabny szlak jest ważniejszy niż był, ale, ale, ale dalej to transport morski jest, jest, jest najważniejszy. No więc, no więc w tym peryferyjnym regionie Azji Środkowej to Kazachstan był tym, tym dobrym, tym, tym państwem sukcesu, tą historią sukcesu. No i to się totalnie zawaliło, dlatego że okazało się, że w ledwo trzy dni ten, te, ten stabilne państwo nagle yy, okazało się, że, no, że jest w stanie no, dość podobnym do Kirgistanu, gdzie trzykrotnie w postsowieckiej historii doszło do, 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 do puczów, do zamachów yy, stanu, do rewolt, które obalały yy, rządzących. Yy, tak jak dawniej na stepie przepędzało się tutaj jakiegoś jednego wataszkę i ustanawiało nowego, no to tak samo w Kirgistanie yy, się działo, a Kazachstan miał być inny. Kazachstan miał być państwem, w którym, w którym jest nowa taka stabilna autokracja, taka oświecona nawet, można by powiedzieć, autokracja. No a tu się okazuje, że trzy dni protestów i trzeciego dnia, to konkretnie 5 stycznia, demonstranci, no de facto zdobywają centrum Aumaty, czyli no byłej stolicy, najważniejszego miasta kraju, palą budynek gratusza, zdobywają jedną z rezydencji byłego prezydenta Nazarbajewa, a także przejściowo opanowują lotnisko. No to także że trzy dni wystarczyły, żeby, żeby tutaj protesty no, jakby pokazały, jak dużą jednak bańką były te, była ta opinia, czy, czy jaką iluzją była ta opinia o Kazachstanie jako niesamowicie stabilnym państwie. Więc, więc to, to jest jedna rzecz. No i to, co ma, ma miejsce w, w Kazachstanie, no to wydaje się, że te protesty, nie wiemy tego na, na ten moment, no ale wydaje się na ten moment, że zostały stłumione, czy są tłumione, czy są dobijane w tym momencie, jak rozmawiamy, dlatego że um, jakby kluczowe w, w, w takich sytuacjach, w, w, w przejęciu władzy jest lojalność sił wojskowych, tudzież sił bezpieczeństwa szerzej rozumianych, bo oczywiście formacje mundurowe wszelakie są, są tam liczne. No i, no i wydaje się, że jeszcze tego 5 stycznia była aż pewna szansa dla protestujących na zwycięstwo, dlatego że no jeżeli się zdobywa najważniejsze punkty w dawnej stolicy, zdobywa się tam między innymi również budynek miejscowego, miejscowej SBC, no to dobrze to jakby wróży rewolucji. Natomiast w momencie, kiedy w momencie, kiedy po pierwsze jakby prezydent, prezydent Tokajew, czy konkretnie Żomart Tokajew ogłosił, że będzie walczył do ostatniej kropli krwi i że, że prędzej zginie niż się podda, a przede wszystkim w momencie, kiedy poprosił o interwencję rosyjską, no to stało się jasne, że, no że, że losy tej rewolucji są policzone, przynajmniej na, na teraz. Dlatego, że Kazachstan oczywiście mógł stłumić sam te protesty, to jest tylko i wyłącznie kwestia liczby ofiar później albo czasów, w jaki go stłumił, natomiast za, za wezwanie Rosji, a konkretnie, to oczywiście Rosja wie, w jaki sposób to rozegrać, więc, więc formalnie to jest to organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, Układu nazywanego dawniej Układem Taszkińskim, dlatego, że został podpisany w Taszkiencie. Już się tak o nim nie mówi, bo Uzbekistan ki kilka razy wolt dokonywał, ale ostatecznie go na, na dzień dzisiejszy nie ma w tym Układzie, więc już się nie mówi Układ Taszkiński. Natomiast te UOPS, no, tr, 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 trudny skrót, to ta organizacja to jest oczywiście no de facto marionetka w rękach Rosji, tam te pozostałe państwa, które teraz kraczają razem z żołnierzami rosyjskimi, czyli Białoruś, czy Tadżykistan, czy Armenia, Kirgizja wciąż nie weszła, czy Kirgistan wciąż nie wszedł, no to trudno tutaj mówić o ich jakiejś, jakiejś niezależności politycznej, przynajmniej w, tej, w tym aspekcie, bo w innych trochę niezależności mają. No i, no i te, ta prośba do tej, do tej organizacji o wkroczenie, ona nie miała aż takiego znaczenia w sensie jakby bezpośrednich starć, dlatego że te 4000 tysiące żołnierzy no, niewiele zmieni. Natomiast miała kolosalne znaczenie właśnie, przynajmniej ja to tak odczytuję, dla zachowania lojalności wojska i innych służb kazachskich. Dlatego, że w tym momencie, jak mamy rewoltę na ulicach, jak się, jak, jak, jak się tutaj sytuacja jest no, bardzo dynamiczna, no, to każdy z żołnierzy musi sobie i oficerów zadać pytanie, czy, no, jakby kogo poprzeć. No, a jeżeli widzi, że Rosja wyraźnie, stanęła za, za prezydentem, no to w tym momencie jakby no, już trzeba być naprawdę zdesperowanym, żeby, żeby dalej walczyć. No i to tłumaczy między innymi fakt, że jak w pierwszych dniach protestów, rewolucji, no widzieliśmy filmiki, jak żołnierze są rozbrajani, przechodzą na stronę demonstrantów, tak później już tych filmików nie było. Po, po pierwsze dlatego, że odcięto internet, no, ale po drugie dlatego właśnie, że, że w momencie, kiedy Rosja tam postanowiła wkroczyć, to, no, to stało się jasne, że, że no, że obecny układ rządzący wygra. No i to jest jakby jedna, jed, jeden poziom analizy, dlatego że no jak to w przypadku takich krajów mamy tych poziomów kilka. Drugi taki poziom analizy, który no, jednak niebezpiecznie zbliża się do spekulacji, ale, ale warto go chyba jednak powiedzieć, no to jest układ w samej elicie władzy, dlatego że no, prawdopodobnie znowu nie wiemy tego, ale na dzień dzisiejszy takie bardzo możliwe odczytanie tego, co się tam wydarza. No, to to, że równolegle z protestami doszło tam do zamachu pałacowego, w którym to zamachu Prezydent Żomart Tokajew uniezależnił się od swojego dotychczasowego patrona Nursultana Nazarbajewa. Nazarbajew, który rządził Kazachstanem od połowy lat 80., najpierw jako kacyga, a następnie jako prezydent, no, przez bardzo długi czas rządził, jego władza była niepodzielna. To, to był właśnie taki, taki dość oświecony autokrata. No, do tego stopnia, że nawet Putin kiedyś o nim powiedział, że Nazarbajew stworzył Kazachstan. To oczywiście było tutaj, miało to kilka poziomów. Te, 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 te słowa kazały się strasznie wściekali, bo oni uważają, że oni to w ogóle pochodzą od od cytów, tak, ale i tam, a i od Genghis Hada oczywiście przy okazji też, tak, no ale to, to, to wiadomo, natomiast, że, 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 takie młode państwa to muszą sobie tutaj pododawać legitymizacji, natomiast Nazarbajew rządził bardzo sprawnie, był to człowiek, który, który był w stanie, no, no, zbudować całkiem stabilny układ, właśnie taką oświeconą, czy aksamitną autokrację na tle regionu, no naprawdę państwo, naj, po pierwsze najlepiej rządzone, i najsprawniejsze administracyjnie, no, a po drugie najmniej represyjne. No Może nie licząc Kirgistanu, który, który jest najbardziej demokratyczny, ale też jest najbardziej też chaotyczny i anarchiczny, anarchistyczny, dlatego, dlatego to się trochę nie liczy. Natomiast pozosta wliczając pozostałe kraje, jak spojrzymy na region, to zobaczymy Turkmenistan z jego tutaj prezydentami czy dyktatorami, czyli Niyazowem, Baszom i Berdy Muhamedowem, którzy budują sobie złote pomniki albo złote pomniki swoich psów, tak jak Berdy Muhamedow. Mamy, mamy tu Tutaj Tadżykistan, no już idący wyraźnie jego, jego śladami kult jednostki. No i mamy ten, że mamy Uzbekistan, w którym w którym Islam Karimow no może nie aż tak, ale również trochę szedł w tym kierunku, a jego następca jest niewiele lepszy, jest sprawniejszy gospodarczo, ale nie, 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 nie w sensie redukowania kultu jednostki. No i ten, no i, no i ten anarchistyczny trochę nieprzewidywalny Kirgistan, No to na tym tle rzeczywiście ten Kazachstan z Nazarbajewem wyglądał całkiem stabilnie. No i Nazarbajew nagle, bo to była decyzja ogłoszona nagle w 19 roku postanowił przeprowadzić operację pod tytułem sukcesja no i na swojego następcę mianował właśnie właśnie Żomarta Tokajewa który to Tokajew no, wydawał się bardzo lojalny to znaczy był to człowiek który wcześniej był przewodniczącym senatu no i był lojalistą lojalistą Nazarbajewa wydawało się że jest marionetką idealną złośliwi nazywali go półprezydentem, dlatego, że o no, wszystkim i tak decydował Nazarbajew. Nazarbajew się wycofał trochę na tylne siedzenie, tak trochę w stylu Deng Xiaopinga w Chinach on giś, a trochę nawet chyba bardziej, dlatego, że jednak zachował jedną ważną funkcję, czyli przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa. Miał ją zachować dożywotnio, to jest też ciekawy wątek. No i wydawało się, że tak to będzie sobie trwało i Nazarbajew no, mianował się emerytowanym zbawcą narodu. Że nie ma tutaj żadnych ważniejszych funkcji, nie musi tam na co dzień się męczyć z tymi wszystkimi ceremonialnymi sprawami, no a jednocześnie podejmuje wszystkie najważniejsze decyzje. No i tak to się wydawało właśnie do tego momentu, no a tutaj wydaje się, że przynajmniej taka jest no dość popularne, dość popularne odczytanie tego, co miało miejsce w Kazachstanie, no to, że Tokajew wykorzystał te protesty do pozbycia się Nazarbajewa, dlatego, że protesty zasadniczo były właśnie przeciwko, one zasadniczo były przeciwko całej elity władzy, w tym, przeciwko Tokajewowi natomiast no, jakby personifikacją był jednak Nazarbajew. No, hasłem protestów było szauket czyli odejść starcze no więc no więc Tokajew wydaje się że wykorzystał to w ten sposób że że postanowił usunąć Nazarbajewa, ogłosił, że, że, że przejął przewództwo tej Rady Bezpieczeństwa Narodowej, co przypomnę, że Nazarbajew miał być, miał być tutaj dożywotnio. Nazarbajewa w ogóle nie widać, nie ma, ostatni raz się pojawiał jeszcze w zeszłym roku pod koniec zeszłego roku. Nie ma żadnego komunikatu o nim. Władze państwowe przestały używać nazwy nur Sultan na stolice kraju, a tą nazwą mianowano Astanę w 2019 roku. To była pierwsza decyzja Tokajewa, jak doszedł do władzy. To on mianował stolicę nazwą swojego poprzednika, imieniem swojego poprzednika. No także tutaj taki wierno poddańczy gest, chyba taki w stylu trochę Beri wobec Stalina, a jednocześnie ten sztylet czy Kindżał z tyłu pleców trzymał. No i, no, a dzisiaj już się nie mówi Nursu, tam tylko mówią opisowo stolica Kazachstanu, co jest o tyle proste, że Astana znaczy stolica. To jest miasto, które zostało. Stolicą no w środku stepów, to w 1997 roku. To też polecam sobie zobaczyć, najlepiej jak lecieć do Astany, bo, bo to doskonale wtedy widać, że jest, jest step, step, step we wszystkie możliwe strony, i nagle wieżowce, jak, jak w Dubaju. Więc, więc to jest, to jest no no. Bardzo, bardzo wyraźne. W każdym razie, no już się nie mówi Nursultan, tylko się mówi znowu Astana, albo nic się nie mówi opisowo, się to określa. No więc wydaje się, że, że to Kajew to wykorzystał i odsunął Patrona. Co jest w pewnym sensie, jeżeli to jest prawda, pewną ironią losu, dlatego że sam Nazarbajew podobnie zrobił w swojej przeszłości. Sam Nazarbajew, jak był młody, zaczynał swoją karierę, no to służył człowiekowi, który się nazywał Kunajew i był takim bardzo ważnym przywódcą kazachskim. To był szef kazachskiego KC, a później, a później też członek politbiura za Breżniewa i, 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 i za później za, za Andropowa, za Czernienki. I na początku za Gorbaczowa, no ale kiedy władza tego Kunajewa, który swoją drogą nie zrobił dla modernizacji Kazachstanu, to widać w Almacie, to widać po takich budynkach jak na przykład Hotel Kazachstan, które były symbolem tamtych czasów, no jednak wiedział, że jak ten strumyczek finansów moskiewskich prowadzić prosto do Aumat, a nie, a nie do innych miejsc w Azji Środkowej. W każdym razie, jak, jak Kunajew zaczął słabnąć, to, to, to Nazarbajew wykorzystując to, zaczął go krytykować. Doszło do walki między nimi politycznej, którą, którą Kunajew przegrał. No i, no i po pewnym czasie Gorbaczow postawił na Nazarbajewa. Także tak jak za młodu Nazarbajew zdradził swojego patrona Kunajewa, tak teraz najprawdopodobniej Tokajew zdradził jego. No, można by złośliwie powiedzieć południowoazjatyckim porównaniem, że karma wraca. No i ale tak jak mówię, podkreślam, że, że to jest tylko interpretacja. No więc to jest dru, drugi poziom te, patrzenia na to, co się dzieje w Kazachstanie. No a trzeci poziom to taki, bym powiedział, klanowy, to, to znaczy historycznie Kazachstan był podzielony na trzy żuzy, czyli innymi, innymi słowy ordy, no i, no i to jest o tyle istotne, że, że te podziały klanowe one są no, niewidoczne, a bardzo ważne. To odsyłam tutaj w Polsce mamy akurat bardzo bardzo bogatą literaturę politologiczną na, na ten temat. Mamy całą szkołę, który, w której chyba najsłynniejszym przedstawicielem jest profesor Bodio, która właśnie bada tą klanowość Azji Środkowej i kolejnych krajów, także odsyłam do tych publikacji, tam to jest bardzo fajnie opisane. No i oczywiście w w każdym z krajów Azji Środkowej jest to inaczej. No i ta jakby struktura klanowa, ona później przenika do urzędów, przenika do, do, do polityki. No i, no i rządzi się swoimi prawami. No w przypadku Kazachstanu mam do czynienia z trzema żuzami, starszym, środkowym i młodszym. No i Nazarbajew i Tokajew są ze starszego, aczkolwiek nie z tej samej, nie z tej samej linii. No i to jest południe kraju, czyli jakby serce kazachskości, tam gdzie Aumata, czy Aumaty, to na jedno wychodzi, bo to ta zmiana nazwy nie była jakaś szczególnie e, tutaj ważna no, podkreślała wówczas to, to podkreślała kazachskość tak że, że tutaj nie, 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 nie ta zruszczona wersja tylko, tylko kazachska. No i e, no, no więc to, to jest starszy rzóst, czyli najważniejszy. Środkowy rzóst to to centrum kraju, ale również tereny, tereny na których znajduje się Astana, więc to przeniesienie stolicy no, było takim trochę z, e, inwazją, że tak powiem, starszego żuzu na tereny środkowego żuzu. Ponadto było też pośrednio antyrosyjskie, dlatego że wzmacniało element kazachski tam na, na, na tych obszarach. No i wreszcie mamy młodszy żuzu, czyli naj, najsłabszy, z, który znajduje się na zachodzie kraju. I to właśnie na zachodzie kraju wybuchły, wybuchły te protesty. Konkretnie w mieście Janaozen, które to jest, to jest takie centrum przemysłowe, przemysł Wydobywczego. No i tam zaczęły się protesty. Zresztą nie pierwszy raz, tam już 10 lat temu, czy 11 lat temu w tym momencie były protesty, więc, więc to już kolejny raz. Ten młodszy żóz jest nie, nie, niedoreprezentowany w administracji. No wyraźnie jest on tutaj traktowany po macoszemu, dlatego że no najwięcej ma do powiedzenia starszy żóz, trochę środkowy, no a młodszy najmniej. No trochę tak, jakby, jak, tak jak te nazwy nam tu pokazują, no to, to mniej więcej tak więcej taki sam jest układ e, sił między tymi, między tymi e, ordami. Natomiast, e, no i to jest jakby trzeci, trze, trzeci poziom patrzenia na to, co się stało. No i wreszcie czwarty, taki najbardziej chyba ludzki, to to, że, że po prostu e, po wielu latach, po wielu dekadach rządów Nazarbajewa, no już społeczeństwo było zmęczone, dlatego że to, co było pewną wartością przez... E, przez pierwsze 10, 20, nawet 25 lat, czyli względna stabilność, no, przestało być aż taką wartością, dlatego że, no, że jednak COVID trochę dotknął Kazachstan, no jednak rodzi się czy dojrzewa nowe pokolenie, które chce więcej w zglobalizowanym świecie. Ludzie zaczynają mieć większe aspiracje, no i mają już trochę dosyć człowieka, który rządzi od, od ponad 30 lat ich krajem. No więc, no, a oczywiście zapalniki, tych, tych protestów było, było podniesienie cen na, na gaz, na skroplony gaz w Kazachstanie. Podobnie jak zresztą w większości państw Azji Środkowej większość samochodów jest na gaz właśnie. No więc podniesienie o 20% tych cen no, było jednak dużym uderzeniem po kieszeni. No i to był pewien zapalnik, który, iskra, która doprowadziła do wybuchu społecznego, dlatego że, że w tym momencie jakby ten, te, te, ta tłumiona już niechęć, te tłumione zmęczenie tym systemem, który się nie zmienia, wciąż ci sami ludzie ciągle ten na no może nie, już tak nie tak całkowicie widoczne, ale jednak wiadomo, że cały czas tam jest, no właśnie doprowadziło do, do, do wybuchu. Także te cztery jakby poziomy patrzenia na, 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 na sytuację w Kazachstanie, oczywiście one się na siebie nachodzą, dlatego że to jest, to jest skomplikowane. No to tu można by powiedzieć, zacytować no słynny bon mot Grzegorza Kołotki, że wiele rzeczy dzieje się jak się dzieje, bo dzieje się naraz. No więc tutaj, tutaj, tutaj właśnie moglibyśmy te, 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 te użyć tych, tych, tych skrzydlatych słów. Więc, więc, więc tak, więc no to się zasadniczo dzieje w Kazachstanie. No podsumowując stanowczo za długą wypowiedź, tak, stanowczo za długą odpowiedź na krótkie pytanie, no to mam wrażenie, że, że rewolucja z, z, jest już no dogorywa, za chwilę zostanie w pełni stłumiona. No i zacznie się okres e, e, no, jakby e, pacyfikowania nastrojów, e, represji wobec tych, którzy wspierali, tych, którzy kibicowali i tak dalej. E, no i to będzie taki dryf w stronę, w stronę Rosji. E, odejście od wielowektorowej polityki kazachskiej, przynajmniej w jakimś stopniu, którą Kazachstan prowadził, całkiem, całkiem sprawnie do teraz. Ale teraz pole manewru będzie oczywiście mniejsze, dlatego, że Rosja to tak nie za darmo pomaga, to nie ma, nie ma mowy, że tak no właśnie. No właśnie, Michała, a kto patrząc na globalną szachownicę, kto z Rosji, USA, Chiny, kto straci, a kto zyska na tych protestach? Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Znaczy, jeżeli one zostaną stłumione, a wszystko na to wskazuje, to zyska Rosja. To bez dwóch zdań. To, to jest jasne. Rosja by straciła w momencie, kiedyby te protesty dalej trwały oraz doprowadziły do jakiegoś chaosu długofalowego, w momencie, w którym by Kazachstan został zdestabilizowany, trwałyby jakieś walki, część armii by przeszła na stronę protestujących, te żuzy by się rzuciły sobie do gardeł i zaczęłyby się jakieś walki regionalne. No to wtedy rzeczywiście, bo Rosja by przegrała, bo by ugrzęsła, miałaby wtedy, miałaby wtedy niestabilne, miękkie podbrzusze swoje. No przypomnę, że ta granica między Rosją a Kazachstanem to jest granica no mocno, mocno umowna, namalowana na mapie w czasach sowieckich znaczna część północnego Kazachstanu jest zamieszkała przez, przez mniejszość rosyjską. Nacjonaliści rosyjscy chętnie by widzieli te obszary u siebie, u siebie w domu. Tam, najsłynniejszym to chyba był Sołżenicyn jeszcze 20 lat temu, ale dzisiaj też się pojawiają takie, takie głosy. No, ale to ma też drugą stronę medalu, a mianowicie no, wyobraźmy sobie, że jest w tym momencie jakaś, jakaś poważna ruchawka w tym Kazachstanie i mamy na przykład falę uchodźców sunącą do Rosji. No to już nie jest taki przyjemne. Destabilizacja tego kraju, który nie tak daleko leży od Afganistanu, no też może powodować innego rodzaju zagrożenia właśnie islamizmem i tak dalej. Więc, więc generalnie dla Rosji zagrożenia by były, gdyby sytuacji się nie udało tak szybko opanować, gdybyśmy mieli tam walki przedłużające się, wtedy by to też środki i uwagę ściągało Rosji na, na, na ten obszar Azji Środkowej. Co im się nie podoba, dlatego, że przecież teraz główna rozgrywka jest za Ukrainę, więc, więc to jest jakby ten najważniejszy wątek, więc, więc, więc ten. Ale na ten moment wydaje się, że, no, że Rosja znaczy, że siły Tokajewa ten, 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 ten bunt stłumiły, tę rewolucję stłumiły przy pomocy no, bardziej politycznej niż militarnej rosyjskiej. No i to raczej wzmocni Rosję. No, jeżeli spojrzymy na ostatnie konflikty na obszarach postradzieckich. To niemal każdy z nich wzmacniał Rosję, nie licząc Majdanu oczywiście, to, to ten wyraźnie osłabił. Natomiast, natomiast wojna o Karabach wzmocniła Rosję, protesty na Białorusi wzmocniły Rosję, także, także no wydaje się, że i to wzmocni Rosję. Jeśli chodzi o Chiny, to sytuacja jest dużo ciekawa, bardzo ciekawa. Chiny z Rosją mają taki układ w Azji Środkowej, taki podział pracy, który polega zasadniczo na tym, że nie wchodzą sobie w drogę, Rosja, jakby, jest tutaj tym państwem, które odpowiada za, za politykę, sferę polityczną i bezpieczeństwa, a Chiny dzięki temu mogą swobodnie zarabiać na wymianie handlowej, która większość państw regionu największą wymianę handlową ma właśnie z Chinami, mogą sobie te swoje projekty infrastrukturalne budować. Także, także to jest, jakby, taki układ, że gospodarka dla Chin, a polityka i bezpieczeństwo dla Rosji. No i w tym układzie, no to widzimy, że. Jakby podział pracy działa, to znaczy to Rosja weszła i do, do Kazachstanu, Chiny nie. Chin takich rzeczy nie lubią, to po pierwsze. Po drugie, nie czują się aż tak silne w Azji Środkowej, żeby to robić. A po trzecie, nie będą, nie, 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 nie próbowałyby nawet tutaj denerwować Rosji, dlatego że, że uwaga Chin jest skupiona na innych obszarach i, i, i żeby mieć spokój od północy, flankę spokojną od północy, no to Chiny, to Chiny będą e, żyły dobrze z Rosją. No więc, jakby z tej perspektywy, no, sytuacja jest, no Może na, może tak, nie jest dobra dla Chin, dlatego że Chiny nie lubią niestabilności. One były przyzwyczajone do Nazarbajewa, to było, to było coś, co im pasowało i jakby oddolne bunty to jest luan po chińsku, chaos to jest rzecz, która jest fatalna, okropna. Tego nie należy robić absolutnie. No więc stłumienie tego jest jak najbardziej pożądane. No więc jakby z takiej perspektywy patrząc, no to niewiele się zmienia dla Chin. Natomiast no, myślę, że mimo wszystko Chiny wolały sytuację sprzed rewolucji, dlatego że chociaż to nie zaszkodzi jakoś relacjom z Rosją, no to jednak wzmocni Rosję. To, a to oznacza, że jednak nie, nie, jakby nie podejrzewam, jak tu czytam czasami, szczególnie zachodnie jakieś analizy, że to... W, wstrząśnie tymi relacjami rosyjsko-chińskimi w Azji Środkowej, popsuje je, nie wydaje mi się, jakby nie, nie, nie czuję się przekonany tym, tym teoretyzowaniem. Wydaje mi się, że ten, ten niepisany układ rosyjsko-chiński, ten te kondominium rosyjsko-chińskie tak naprawdę polityczne nad Azją Środkową przetrwa tą próbę, natomiast w ramach tego układu to wzmocni Rosję. A więc nie jest to aż takie dobre dla, dla Chin. To znaczy, będą musiały tej Rosji jakieś inne koncesje dawać, więc, więc no nie, Pekin nie jest szczęśliwy, wydaje mi się, z tego, co, co się stało, ale też nie jest załamany. To jakby nie jest to. Koniec świata. No, lepiej, żeby Rosja tutaj w połączeniu z miejscowymi kacykami stłumiła rewolucję, niż żeby tutaj miał być jakiś chaos albo nie daj Boże jakaś demokracja. Tak? Bo to, to także, także nie jest to idealne rozwiązanie. Nazarbayev był lepszy, oczywiście sytuacja wcześniej była lepsza, ale jest to do przyjęcia. To znaczy, to znaczy, da się z tym żyć. Chiny sobie oczywiście ułożą stosunki z Tokajewem, z kimkolwiek, ktokolwiek by nie rządził Kazachstanem. Zresztą Przywódcy kazachstańscy już ogłosili, że tam własność prywatna międzynarodowa będzie chroniona, i tak dalej, więc, więc jakby sami rozumieją, że, 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 no, że, że jest to w ich interesie. Co do Stanów, to, to polityka amerykańska, czy na razie deklaracje amerykańskie są dość wyważone, to znaczy nie ma tu jakiegoś, jakichś ideologicznych szaleństw, że tutaj pogwałcono prawa człowieka i tak dalej. Jest wezwanie do stabilności, jest, jest, jest hasła o, o tym, że no, są, że wątpliwości są, czemu ta organizacja w układzie zbiorowym tam weszła, bo w końcu przecież, jakby formalnie, statutowo, to ona mogłaby wejść, aby ktoś został zaatakowany, a wyraźnie Kazachstan nie został zaatakowany, tylko się sam zaatakował od środka. No więc to to. to to, to generalnie wyważona polityka amerykańska. Amerykanie sporo zainwestowali w Kazachstanie, w przemysł wydobywczy, między innymi, więc nie będą, no, dla nich najchętniej by ponownie, Nazarbayev był najbardziej Wygodny. On był prorosyjski, oczywiście, ale w pewnych granicach rozsądku i nie był, nie był wasalem rosyjskim. Miał pewną autonomię, był przewidywalny, no więc generalnie nie był taki najgorszy. Przypomnę, że to nie jest najważniejszy region z punktu widzenia Stanów. Jak Stany patrzą globalnie, to Azja Środkowa nie jest szczególnie ważna. To te u nas różne makinderowskie wizje i tak dalej, tutaj różnych Heartlandów i innych tam, no to, to, to nam mogą sugerować, że to jest jakiś niesamowicie ważny region. Ale nie jest to szczególnie ważny region, jest to peryferyjny region, no więc no i tak, tak jest widziany z, 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 jakby ze Stanów Zjednoczonych no i w tym momencie Nazarbajew, który stabilizował ten najważniejszy państwo tego regionu, no jak najbardziej w porządku, tym bardziej, że wcześniej miał dobre relacje z Amerykanami, w latach 90 z zrzekł się broni atomowej, która była na jego terenie, to podobny kazus jak Ukraina z tą różnicą, że nikt później nie zaatakował Kazachstanu za to, no więc, no więc zasadniczo był był, był przewidywalnym partnerem. Mocarstwa lubią przewidywalnych partnerów. Także, także no wzmocnienie Rosji w Kazachstanie oczywiście nie będzie na rękę Stanom, ale też znowu nie będzie aż taką katastrofą. To nie jest najważniejszy region świata, więc, więc znowu myślę, że dla Amerykanów to jest gorsza wiadomość niż dla Chińczyków, ale dalej nie jest to koniec świata. Więc, no więc tak, zyskała Rosja. Chiny neutralne albo minimalnie, minimalnie na minus, Stany raczej na minus, ale, ale bez, bez, bez katastrofy. A te protesty wybuchły tuż przed, czy w trakcie właściwie rozmów Putin-Biden, eskalacji żądań Putina. Czy to przypadek, czy może ktoś jednak, można się pokusić, że ktoś zaplanował, ktoś, czyli Moskwa, no, ja, ja nie mam takiej wiedzy, żeby, żeby jakby doszukiwać się tu do ręki Moskwy. No, no to jest nie do udowodnienia, tak? no, jakby Tu można tylko pytać, kto zyskał, tak? no, i, no i jakby zastanawiać się, czy czy, czy, czy Moskwa by tak zagrała? Dlatego, że jest to jednak bardzo ryzykowne zagranie. Moskwa sama, czy Kreml sam się najbardziej boi w samej Rosji protestów społecznych, rosyjskiego Majdanu, tego, żeby przypadkiem nie było czegoś podobnego jak na Ukrainie. No więc w, momencie, w tym momencie wzniecanie czegoś takiego w Kazachstanie, którym jednak był, rządził no, znany sobie Nazarbajew, dekady wspólnie rządzili, mieli dobre relacje. No po co by tutaj podminowywać starego druha, który jeszcze, który jeszcze jest, jest przewidywalny, tak, nie robi żadnych numerów, ma tam jakąś autonomię, ale, ale zna granicę tej autonomii, nie przesadza, no więc nie, nie miałoby to większego sensu. Tym bardziej, że to odwraca uwagę, no a co jeżeli by ta rewolucja wygrała i by na przykład doszło do jakiejś, nie daj Boże, demokracji tam, no to przecież to fatalny byłby jakby dla, dla Rosji. Dlatego no, nie wydaje mi się, żeby Rosja tutaj maczała w tym, w tym ręce to wręcz odwraca uwagę od, od, od Ukrainy. Więc, więc tak ja jak mówię, no nie mam takiej wiedzy, żeby, żeby odrzucić albo potwierdzić takie twierdzenie. Natomiast, natomiast no, no bardziej przemawia do mnie jednak, jednak fakt, że było to oddolne. No i oczywiście później się do tego podłączyły różne klany, żuzy, plus oczywiście na końcu mocarstwa. Tak się zazwyczaj dzieje. Mamy bardzo wiele rzeczy na świecie, które się dzieje oddolnie, przypadkiem, a dopiero później od nich się zaczyna... skáda, to je. Fachowo nazywa jakby, ten, no, logika, logika nieoczekiwanych konsekwencji. tak że mamy po prostu rzeczy, które się wydarzają same, no, a później od nich zaczyna się pewna dynamika, w którą się już oczywiście później włączają inne siły polityczne. Ale podkreślam, nie wiem tego. To znaczy, jakbym to wiedział, to no, to pewnie nie siedziałbym teraz w, w domu w Krakowie, tylko bym siedział w jakimś innym miejscu, a potem mógłbym się znaleźć w jakimś rowie z głową z postrzeloną. Także Także no, to wolę siedzieć w domu w Krakowie. No dobrze. Ostatnie pytanie: dlaczego Polska? Dlaczego my, Polacy, powinniśmy i czy w ogóle może, może nie powinniśmy interesować się tym, co się dzieje w Kazachstanie? No to pytanie mi jest trudno odpowiedzieć, bo ja się ogólnie interesuję sprawami międzynarodowymi i jestem w tym wypadku raczej w mniejszości w tym kraju. No, dużo bardziej ludzi interesuje to, czy, że, że nie wiem, jakieś sportowe wydarzenia, czy, 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 czy kolejne po, połajanki. Polityce wewnętrznej. No, więc mi się zawsze bardzo trudno odpowiada na pytanie, dlaczego się powinniśmy interesować się sprawami międzynarodowymi, bo jakby uważam za naturalne, że powinniśmy się interesować, w jakim świecie żyjemy, jak ten świat może mieć na nas wpływ. Kazachstan jest jednym z istotniejszych państw postsowieckich. Nie jest najważniejszy, oczywiście tutaj zdecydowanie Ukraina czy Białoruś są ważniejsze, ale, ale w, w, myślę, że na tym trzecim miejscu można by go umieścić. Więc to jest jakby pierwsza rzecz, jest to państwo no, leżące między Rosją a Chinami. Jest to państwo, które, które prowadziło bardzo ciekawą politykę wielowektorową, która starała się to ciekawy model był, dlatego, że oni byli prorosyjscy, że Nazarbaj był prorosyjski, a jednocześnie starał się nie wpadać całkiem w objęcia Moskwy i, i man, balansować, manewrować, z, właśnie wielowektorowo prowadzić tą politykę. No, ja wiem, że to takie trochę jest dziwne dla polskich uszów, bo, 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 bo u nas to raczej jest jednowektorowa polityka i, i już. Natomiast, natomiast dość sprawna była ta polityka zagraniczna. Może też nie jest to aż takie Taka powszechna wiedza u nas, ale myśmy mieli całkiem niezłe relacje z, z Kazachstanem. Ja no pamiętam, że jak byłem podczas jednej z wizyt w Kazachstanie, to był 2016 rok, to chwilę później była wizyta Nazarbajewa w Polsce. On miał powiedzieć prezydentowi Dudzie, żebyśmy poprawili relacje z Rosją. To, no ale no, nie poprawiliśmy relacji z Rosją, to niekoniecznie z naszej, z naszej winy tak się stało. Natomiast natomiast, no, jednak Nazarbajew miał dobre relacje z wszystkimi, więc to jednak ważna rzecz w dyplomacji, też myślę, że z tej perspektywy rada. dość rzadka, natomiast, <laughs> natomiast y, y, no, ciekawy był, tak? Więc, więc y, y, by, był to ciekawy przykład modernizacji kraju peryferyjnego, dość skutecznej no, do, 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 do tych kilku dni y, stycznia przed, y, za nami. Ty, poprzednich kilku dni. No więc, no ciekawy przykład budowania narodu też, bo przecież to są koczownicy, którzy właściwie żadnej tradycji państwowej nie mają, a jednak coś zbudowali i to nie było takie, takie złe. No więc dużo, dużo ciekawych rzeczy. Natomiast, natomiast czemu jako Polska się powinniśmy sprawami międzynarodowymi interesować? No chyba po prostu dlatego, tak? To jest dla mnie tak oczywiste, że, że wręcz nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Michał Lubina, ekspert do spraw międzynarodowych, autor m.in. Między książki Niedźwiedź w cieniu Smoka. Dziękuję za rozmowę, Michale. Dziękuję serdecznie. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku podcastu. Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich? Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy Masz Świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytut spraw instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj. Myśl. Działaj.